Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Najpierw zobaczmy, jak wygląda BESSA. Pierwszy kandydat MBR, XTB na nowych szczytach, Torpol, Uninot, Budimex, Selvita, ATC, Asbis, kosztował 1, kosztuje 20, Dinopol, PCR, LiveChat, Blober, WOT, SNX, APR, BOF, BMC i wiele innych spółek. Ktoś powie, że jak taki Asbis spadł z 26 na 8, to on nie znajduje się w hoście. Drodzy Państwo, właśnie takie zachowanie jest między innymi oznaką hossy. Hossa budowlana na WIG zaczęła się w marcu 2003 roku. Patrząc na ten wykres, powiemy, jak łatwo było zarobić. Jednym z liderów był Mostostal Zabrze. Swój rajd na 35 zaczął z 90 groszy. Pierwsza 30% korekta. Ponad 50% w dół. Minus 30%. Czy my naprawdę oglądamy hossę budowlaną? 50% korekty. 30% w dół. Po fakcie mówimy, ależ to było proste. Kosztowało 1, a poszło na 35. Rynek dobrze wie, jak wysadzić z pociągu gapowiczów. Dlaczego my o tym dziś rozmawiamy, pokażę na przykładzie. Dzienny zakres zmian na S&P 500 to 70 punktów. Załóżmy, że średnio chcemy 100 punktów miesięcznie. Potencjał rynkowy znajduje się poza dyskusją. Po roku $500,000. Każdy może to mieć. A prawie nikomu się to nie udaje i to jest niemożliwe. Rynek nie jest głupi i tego nie daje. W Polsce 7 okazji do zarobienia pieniędzy i teraz 8. Zaczynamy od 1993 roku i jak pamiętamy, tych okazji nie brakowało. Rynek odpoczywał rok i zaczęła się kolejna fala wzrostowa. Była to tak zwana hossa wezwaniowa, także wirówka. Hossa IT to do wyboru, do koloru. Hossa budowlana, na przykład Boryszew, Skotan i wiele innych spółek. Po 2009 roku okazji nie brakowało i każdy to wie. Wieloletni trend na Amika, CCC, LPP, nawet KGHM razy 20. Oczywiście gwiazda CDR i jej wieloletni trend. Jeżeli MWIG40 poszedł razy 4, to jest jasne, że spółki rosły mocno. Mamy ogarnięty rynek do 2018 roku, gdzie miała miejsce roczna korekta. To nie jest tak, że przed COVID było słabo. Na przykład CLC razy 10, GTS, szał po COVID, wszyscy pamiętamy, część odpadła, a duża część utrzymuje trend wzrostowy do dziś. Dlaczego tak trudno? Przecież mamy hossę od 30 lat. Cały czas rośnie z krótkimi przerwami. W każdej sekwencji bardzo dużo spółek w silnych impulsach. Symulacja inwestycyjna za okres 2001-2022 dała 1,5 miliarda ze 100 tysięcy. Potencjał był i jest. Nikt go nie kwestionuje. W USA także. $500,000 czeka w rok i mówi, aby tylko brać. Podziwiamy Sejkotę, który z 5 tysięcy zarobił 15 milionów. Mówimy, był trend, to zarobił. Tylko, że nie wszyscy zarobili. Czym się różni ostatnie 10 lat na Nasdaq z prawej strony od tego, co robił Sejkota z lewej strony? Wtedy razy 7 i teraz razy 7. To dlaczego tak trudno? Jest to praktycznie niemożliwe, bo analiza techniczna nie działa, bo człowiek nie jest genetycznie przystosowany do handlowania na giełdzie z innych powodów. Rynek nie jest głupi i tego po prostu nie daje. Pomimo faktu, że od 30 lat okazja goni okazję i jesteśmy w regularnej hoście z małymi przerwami. Argument braku potencjału już nas nie usprawiedliwia. Zatem co zrobić, aby zarobić? Może czas wrócić do korzeni trendowej analizy technicznej. Wiemy przecież, jakie narzędzia są dobre, a jakie są złe. I nie jest to żadna tajemnica, bo wszystko już zostało powiedziane. Może jeszcze coś innego trzeba zrobić. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, aby się przydała, bo wcześniej czy później znowu wejdziemy w odcinek zielony. Zresztą wiele spółek już w tym odcinku zielonym się znajduje.
I na zakończenie motto dnia, jeśli tak wygląda Bessa, to niech trwa wiecznie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.